Kamil Sypszak. Okazuje się, że masz wszędzie bardzo dużo fanów, nawet tutaj w Kaliszu. Bardzo miły doping. Jak to oceniasz? Super. Cieszymy się bardzo, że mogliśmy dzisiaj brać udział w tak wielkiej uroczystości dla polskiej piłki ręcznej. Wiedzieliśmy, że atmosfera dopisze, bo śledzimy na pewno, ja z zagranicy śledzę, że tutaj atmosfera na każdym meczu naszej polskiej PGNiG Ligi hala się wypełnia w komplecie zawsze i byliśmy pewni, że ludzie przyjdą. Cieszy również, że dopingowali nas przez cały mecz i po meczu mieliśmy dla nich czas i mogliśmy z nimi wymienić piątki. Dzisiaj były wspaniałe emocje, dużo pięknych bramek, ale polskiej drużynie no, zabrakło przynajmniej tego jednego trafienia, który dałby remis. Nie, no oczywiście, tak, ja myślę, że każdy by tutaj chciał zakończyć ten mecz zwycięstwem i jechać z uśmiechami do twarzy, ale trzeba tutaj też sobie powiedzieć, że to nie było najważniejsze w tym meczu, wynik nie był najważniejszy. Ciekawa była w naszym wykonaniu, myślę, pierwsza połowa i z niej możemy być zadowoleni, aczkolwiek mówię to o początku pierwszej połowy, pierwsze 15-20 minut i później reszta meczu. To były błędy, których nie możemy popełniać. No i postaramy się tego nie robić. Ty znasz praktycznie większość zawodników Ligi Hiszpańskiej. Tu nawet też był jeden zawodnik z Barcelony. Czy nawet dwóch, tak? To rozmawialiście przed meczem? Jak to wszystko się ułoży? Jak to będzie? Tak, rozmawialiśmy z chłopakami. Wymieniliśmy się nawet koszulkami. Teraz każdy wybiera się w swoją stronę na ciężko zapracowane wakacje. Od jesieni kolejne kwalifikacje Euro 2020, kolejne punkty będą do zdobycia. No tak, teraz w październiku bodajże mamy kwalifikacje i to będzie teraz nasz cel numer jeden, do niego będziemy się przygotowywać. Czas wrócić do wielkich finałów, do wielkich imprez. Czas wrócić, ja myślę, że tutaj każdy z nas jest głodny wygrywania, głodny grania na najwyższym pułapie. Do tego dążymy. Ja myślę, że idziemy w dobrym kierunku. Dziękuję bardzo.